Były poseł Zbigniew R. Skazany. Trafi do więzienia, powoływał się na wpływy. Były poseł Uzbiginewrog. Skazany. Znak zapytania Sąd rejonowy dla Warszawy woli skazał byłego posła na Sejmer Zbigniewer. Na karę dwóch lat i sześciu miesięcy pozbawienia wolności za powoływanie się na wpływy, podał dział prasowy Prokuratury Krajowej. Jak poinformował dział prasowy Prokuratury Krajowej, śledztwo w tej sprawie prowadził mazowiecki wydział zamiejscowy Departamentu do spraw przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie wspólnie z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym. Prokurator oskarżył byłego posła na Sejm o powoływanie się w okresie od 2011 roku do 2014 roku na wpływy i utwierdzanie Mariana D. W przekonaniu o istnieniu takich wpływów w Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, Ministerstwie Sprawiedliwości, Krajowej Radzie Sądownictwa i Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, w zamian za korzyści majątkowe, ich obietnice z Bigniewer, podjął się pośrednictwa w załatwieniu spraw, z którymi zwrócił się do niego Mariand, podała PK kredyt na 70 milionów, jak ustalili śledczy. Do powoływania się na wpływy dochodziło w okresie od połowy 2011 do lipca 2014 roku w Rzeszowie, Lżajsku i Warszawie. Mariande. zwrócił się do Zbigniewa R o załatwienie korzystnej dla jednej ze spółek decyzji dyrektora lasów państwowych w Krośnie w przedmiocie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości tej spółki z nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa będącymi w zarządzie lasów państwowych. Kolejna sprawa dotyczyła nominacji na urząd sędziego dla Claudida i jej delegacji do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Ponadto Zbigniewer. Podjął się załatwienia kredytów w wysokości 70 milionów złotych dla jednej ze spółek, wyliczyła prokuratura. Według ustaleń śledztwa były poseł przyjmował od Mariana korzyści majątkowe w postaci gotówki w kwotach od 10 do 15 tysięcy złotych, które były przekazywane systematycznie co miesiąc w okresie od co najmniej połowy 2011 roku do połowy 2012 rok. Łączna kwota tych korzyści wynosiła nie mniej niż 120 tysięcy złotych, przekazała P.K. Ponadto Zbigniewer. Otrzymał alkohol o łącznej wartości prawie 3500 zł, w tym 24 butelki łyskie, 6 butelek koniaku, 12 butelek brandy i 9 butelek wódki oraz paliwo, które tankował na jednej ze stacji na koszt Mariannad. Zaznaczyła P.K. Były poseł Zbigniewer. Zapadł wyrok prokuratura krajowa przekazała że sąd rejonowy dla Warszawy woli uznał Zbigniewer za winnego skazując go i wymierzając karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności grzywne w wysokości 300 stawek po 100 zł oraz orzekł przepadek korzyści majątkowej w wysokości 120 tysięcy zł i przepadek równowartości alkoholu w wysokości prawie 3500 zł